Ja zawsze sobie próbowałem wyobrazić hejtera, czytałem jakieś takie nieprzychylne komentarze na swój temat i chciałem sobie wyobrazić hejtera, to zawsze sobie wyobrażałem takiego oblecha, takiego wielkiego gościa, który ma wielkie pazury, takie czarne, przetłuszczone włosy, siedzi, klawiaturę ma taką zarąbaną chipsami, wiecie, kapie mu ślina na tą klawiaturę i pisze, patrzeć, najsłabszy twój nowy program jest. Chodzą mu, wiecie, wszy mu wychodzą z tych włosów i on je zjada jak jaszczurka normalnie. Coś takiego sobie wyobrażałem, ale to jest może mylne wyobrażenie, nie wiem, może hejter to jest właśnie taki dystyngowany, internetowy krytyk popkulturowy, który jest takim, wiecie, gościem, mecenasem sztuki, który studiował hejteroznawstwo i ubliżanie. Skończył te studia i siada sobie w swoim pikowanym, skórzanym, wiecie, fotelu z apaszunią i przystępuje do ubliżania. Tak, musi wszystko przemyśleć, wchodzi na stronę, nie wiem, Andrzeja Piasecznego, tam jest jego najnowszy singiel i pod tym singlem pisze, co za gniot! Wolałem cię w złotopolskich, Andrzej. I dalej, wchodzi na Marylę Rodowicz, pisze, o, gwiazda jednego sezonu, a proszę bardzo. Następny, wchodzi na Igę, Iga teraz jest na topie, wchodzi na Igę Świątek i pisze, tam jest Iga, wiecie, z kwiatami, z pucharem, płacze i pisze jej normalnie jak hejter, nie zesraj się, nie zesraj się, Ada, bo nawet kurwa imienia nie zapamiętuje.